Tymczasem Kasia i Bożena z licealnej pierwszej D nadal są przekonane, że zabiły bezdomnego. Postanowiły przyjść na drugi dzień do szkoły i udawać, że nic się nie stało. Dziewczyny nie wiedzą, że ich koledzy zrobili sobie na koszulkach nadruki ze zdjęć z bezdomnym i wszystko może się wydać. Powinny ci pomóc. Cześć dziewczyny. Hej. Kaśka, zobacz, co oni mają na koszulkach. Fajne mamy koszulki, nie? Nieźle oddają nasz stosunek do tej budy, a poza tym to niezła promocja waszego bloga, co? Weźcie, ściągajcie, Jezu! Ej, spokojnie, ma, nie od razu, przecież możemy się umówić po lekcjach, nie? A co się tutaj musicie dzieje? To zdjąć. Nic. Dzień dobry, pani profesor. Nic, nic. Zaraz, chwileczkę, co wy macie na koszulkach? Skąd je macie? To nie wiem. A to zdjęcie z patronem szkoły, co to za człowiek? Ja nie wiem, co to za typ, to z internetu jakiś. Proszę się przebrać. Nie będziecie paradować w tych koszulkach po szkole. Zresztą to mi nie wygląda na fotomontaż. Ale to naprawdę fotomontaż, to koleś ze... mój kumpel. Jaki kumpel? No, nie jest ze szkoły. Jak się przebierzecie, to proszę mi przynieść jeden z tych t-shirtów do pokoju nauczycielskiego. Dobrze. I chcę znać nazwisko tego, kto to wydrukował. Dobrze, pani profesor. Ty idioto, prawie by się wydało. Przecież spokojnie, nie wydam smoczyczy, że to z waszego bloga. Jezu, ale nie o to chodzi. No to co? Wy nic nie rozumiecie. Chodź do kibla. Ty, on nie wie, że przez to cholerne zdjęcie mogą nas skojarzyć z tym bezdomnym i zaczął nas o niego wypytywać. Boję się, że znajdą go na tych działkach i dowiedzą się, że to my go zabiłyśmy. Cholera, nie mogę się zalogować. Kaśka, proszę cię, zrób coś. Ja już naprawdę mam tego dość. Jezu, nie da się, coś się zmieściło. Nie mam połączenia z internetem. Musimy się przyznać, no. Jezu, nie, musimy iść do sali informatycznej i tam to wszystko zrobimy. Usuniemy tego bloga. Jezu, nikt się nie dowie. No, skąd by mieli się dowiedzieć? Przecież już go nie będzie. Kurde, Kaśka, ja się boję. Jezu, no ale czego? No, nie ma się czego bać tak naprawdę, no. No, usuniemy i wszystko będzie w porządku, nie? No, ale musimy się przyznać, może nas wtedy nie zamkną, no. I tak nas zamkną, proszę cię. Nawet jeśli nas nie zamkną za to, że go zabiłyśmy, to za to, że mu nie pomogłyśmy, że nie zadzwoniłyśmy od razu ani na policję, ani na pogotowie. Kurde, Kaśka, ja chciałam zrobić tylko głupie zdjęcie, rozumiesz to? Jezu, nie chciałam kogoś zabijać! A myślałeś, że ja chciałam? Zrobiłam to tylko po to, żeby cię bronić, a ty co teraz? No to powiemy to wszystko policji! Nic nie powiemy! Musimy się przyznać, Kaśka, naprawdę musimy. Jezu, gdzie ty idziesz? No do smoczycy, no, wszystko jej powiem, no. Nie! Wtedy nas nie zamkną, rozumiesz? Nigdzie nie idziesz, dobra? Zostań tu. Kaśka, no musimy się przyznać, musimy to powiedzieć w końcu. Nie, nic nie musimy. Jedyne co musimy, to musimy trzymać gębę na kłódkę i trzymać się razem. Tyle. Teraz wystarczy tylko zachować spokój i myśleć logicznie. Ja nie chcę iść do poprawczaka za tego typa. Gdybym tego nie zrobiła, to nie wiadomo, co by się stało. No musiałam go uderzyć. Licealistki Kasia i Bożena są spanikowane. Wiedzą, że muszą jak najszybciej usunąć bloga z internetu. Liczą, że wtedy nikt nie posądzi ich o zdjęcia z bezdomnymi i zabójstwo mężczyzny. O, udało się zalogować. Myślisz, że to się uda? A jak tym, jak się wygada smoczycy, że to nasze zdjęcie? No proszę cię, i tak nie będzie miała dowodów. Jak usuniemy bloga, to wszystko będzie spoko. Co robicie? Nic. Nic takiego. Jakiego bloga pani profesor Kremer miała nie zobaczyć? Żadnego, ja nie wiem, o jaki blog, nie wiem, o co chodzi. Mówiłam, że to się wyda. Przyznajmy się, Kaśka. No, słucham. Bożena, o co chodzi? O nic nie chodzi, naprawdę. Nie ciebie pytam, pytałem Bożenę. Hej. Dobra. Idziemy do pani profesor, tam się wszystko wyjaśni. Tabletki? Podczas przerwy Szczepan Kita i jego kolega Eugeniusz z licealnej drugiej D ponownie spotykają się z dealerem, od którego kupili rano amfetaminę. Teraz chłopak ma mocniejsze narkotyki. Bierzesz towar czy nie? Biorę. Ile? Tyle, co ci napisałem, tylko nie mieszaj tego z amfą, bo te tabletki naprawdę dają kopa. Spoko. Nie dla mnie, dla kumpla. Okej.
To też chcesz Radkowi podać? Stary, przecież on się potem przekręci. A co ty się tak nim przejmujesz? Po prostu słyszałem, co dealer mówił, nie? Stary, przymknij się, dobra? Jeszcze cię ktoś usłyszy. Ej, po prostu nie chcę, żeby komuś coś się stało. Może odłóżmy to do jutra. Widziałeś, co się działo po tej Amfie. Przestań o tym gadać. Nie używaj tych słów, kretyn. Słuchaj, wiesz, o co mi chodzi. Po prostu może to za dużo jak na jeden dzień i tyle. Stary, ta dawka była za słaba, rozcieńczona w napoju. No, słabo działała. Za mało mu sypnąłem. Idziemy. Zielonka niech tak nie trzęsie dupą ze strachu. Wydałem kupę hajsu na ten towar i chcę widzieć efekty. Jak będzie trzeba, kupię jeszcze więcej i nafaszeruję tym florka po same uszy. To wasz blog? Informatyk Piotr Gądek chce wyjaśnić sprawę bloga, którego próbowały skasować uczennice z klasy pierwszej D liceum. A o czym miałam się nie dowiedzieć? Nie wiem, o co chodzi. Ja znam to zdjęcie. Możecie mi wyjaśnić, o co chodzi? Przecież to jest zdjęcie z waszego bloga. To wy zrobiłyście to zdjęcie? Nie no, to jakieś zdjęcie z internetu jest, nie wiem w sumie. Kaśka, ty mi lepiej powiedz, o co chodzi z tymi zdjęciami. No ale pani profesor, no, pierwszy raz go widzę na oczy, no sama nie wiem. Nie kłam. Widziałem, jak miałyście otwartą tą stronę w sali informatycznej. No może przez przypadek jakoś kliknęłam, nie wiem. Ja muszę do higienistki. A co ci jest? Brzuch mnie strasznie boli. Ja może pójdę z nią. Dobrze, idź. Puściłaś tak po prostu? Widać, że kłamią. No a co miałam zrobić? Nie wiem, o co chodzi, ale nie podoba mi się to. Na pewno tego tak nie zostawię. Jak tylko Bożena poczuje się lepiej, porozmawiam z nią sam na sam. Widzę, że przy koleżance niczego się nie dowiem. Dziękuję bardzo. Następna lekcja, powtórka z powstania styczniowego, także dobrze się przygotujcie. Po skończonej lekcji historii licealna klasa 2D zostaje w tej samej sali na godzinę wychowawczą. Szczepan wykorzystuje to, że pozostali uczniowie wyszli na przerwę i zamierza dodać do kanapki Radka kupioną od dilera tabletkę. Wie, że zmieszanie amfetaminy z tym narkotykiem może być bardzo niebezpieczne, ale w ogóle się tym nie przejmuje. Smacznego. Co? Powiedziałem smacznego. Chyba mi nie przywalisz, jak temu kolesiowi na korytarzu. Kita, odwal się ode mnie. Ile ci wiszę? Dwa zyle. Co się legapisz, Zielonka? Chodź, Zielonka, idziemy. Pan trochę przeginasz, tak faszeruje Radka tymi prochami, ale gdy mu to mówię, w ogóle nie chce mnie słuchać. Więcej nie będę się odzywał. Coraz bardziej żałuję, że wciągnąłem w to wszystko Gienka. Zaraz mi rozwali całą akcję. No ale trudno, jakoś to ogarnę. Najważniejsze, że Radek zjadł kanapkę z tabletką. Teraz trzeba tylko czekać na efekty. Podczas rozmowy z nauczycielami Bożena Kulik źle się poczuła. Teraz jest w gabinecie higienistki, gdzie dostała leki na ból brzucha. Powoli dochodzi do siebie, choć nadal jest przestraszona i chciałaby powiedzieć w końcu prawdę. Matematyczka Teresa Kremer niepokoi się o uczennicę. Jak się czujesz? Już lepiej. Masz siłę porozmawiać ze mną? Dlaczego płaczesz, Bożena? Bo stało się coś strasznego. Co się stało? Bo my naprawdę nie chciałyśmy, ale wczoraj... Nie, ja nie mogę, bo Kaśka się wścieknie. Powiedz, co się stało. No bo... Zabiłyśmy człowieka, ale my nie chciałyśmy, to był przypadek. On nas pierwszy zaatakował. Zaraz po kolei.
Jak to zabiłyście człowieka? Co ty opowiadasz, dziewczyno? No, zabiłyśmy tego bezdomnego, co się przytula do Mickiewicza. Dlatego chciałyśmy też skasować blokę, żeby to się nie wydało. Ale nie chciałyśmy. A co ty wygadujesz? To był przypadek, on nas pierwszy zaatakował, naprawdę. Kaśka walnęła go deską w głowę. Powiedziała mu krew z głowy. Pani Ewo? Tak? Ja muszę zwymiotować. Już. Zaraz wracam. Mhm. Już chwilkę. Nie wierzę w to. Jak te dziewczyny mogły zabić człowieka? To niemożliwe. To nie może być prawdą. Nauczycielka matematyki jest zszokowana. Musi porozmawiać z dyrektorem na temat tego, co wyznała jej uczennica. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć, ale właśnie się dowiedziałam, że Bożena Kulik razem z Kaśką Książek zabiły bezdomnego na działkach. Co ty mówisz? No, właśnie mi powiedziały to w tej chwili. Ale jesteś pewna, że Kulik mówi prawdę? No, na to wygląda. Jest w szoku, boli ją brzuch, wymiotuje. Nie wiem. Chciałam się od niej czegoś dowiedzieć, ale nie da rady. Słuchaj, no to jak z Bożeną się nie da dogadać, no to porozmawiaj z Kaśką Książek. Próbowałam jej poszukać, ale nie mogę jej odnaleźć. Dzwoniłaś do jej rodziców? Rozmawiałam z rodzicami Bożeny, będą dopiero po południu w szkole. Dobra. Rodzice Kaśki, nie mogę się do nich dodzwonić. Teresa, spokojnie, porozmawiaj z nimi jeszcze raz, tylko spokojnie, bez paniki, spróbuję je znaleźć. Pani Olu, potrzebuję dwie dziewczyny z pierwszej D. Kaśka Książek i Bożonę Kulik. Bardzo proszę, żeby ktoś się tu przyprowadził, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Mhm. Czy podać panie dyrektorze? Nie, dziękuję. Ciśnienie już mi skoczyło. Licealistki Kasia Książek i Bożena Kulik wiedzą, że dłużej nie mogą ukrywać tego, co stało się na działkach. Boją się oskarżenia o morderstwo, za które mogą trafić do poprawczaka. Możemy porozmawiać na osobności. Oczywiście, już wychodzę. Dziękuję. To prawda? Musisz mi powiedzieć. No powiedz, to i tak już się wydało. No bo ty wszystko wygadałaś. Zabiłam tego człowieka, no. Inaczej on by zabił Bożenę. Co ja miałam zrobić? Spokojnie, po kolei. Co się tam stało? No, oni się szarpali. Nie wiem, co on by jej zrobił. Wzięłam taką drewnianą deskę i uderzyłam go w głowę. Zabiłam go. No tak bardzo nie chciałam tego zrobić. Ale dlaczego nie wezwałyście pomocy? Kaśka powiedziała, że on i tak już nie żyje. Jeszcze jakbyśmy komuś powiedziały, to może byśmy poszły do poprawczaka. Jedziemy tam. Może jeszcze uda mu się pomóc.